Kreatywność w przedmiotach ścisłych. Kreatywna algebra w praktyce. Cześć wszystkim, tu Sal Khan. Zawsze przyciągały mnie kreatywne rzeczy. Lubię widzieć zmiany, nowości w świecie i właśnie dlatego interesuje mnie praca, w której mogę wykorzystać swoją kreatywność, zwłaszcza w sensie abstrakcyjnym. Algebra jest chyba najczystszym wyrazem kreatywności. I właśnie dlatego wykonywałem zawody od programisty przez projektanta produktów po analityka funduszy hedgingowych, gdzie inwestuje się w akcje. Każdy z tych zawodów wymaga kreatywności i częstego korzystania z algebry. Ale nie wierzcie mi na słowo. Moi dobrzy znajomi powiedzą wam znacznie więcej o połączeniu algebry z pracą i kreatywnością. Dlaczego kreatywność jest ważna w pracy związanej z przedmiotami ścisłymi? Mój pogląd na kreatywność w pracy związanej z przedmiotami ścisłymi zmienił się od kiedy studiuję. Zawsze myślałam, że matematycy siedzą w gabinetach, każdy pisze na komputerze, układa równania i wymyśla wspaniałe koncepcje, a wszystko to robi sam. Ale teraz, gdy jestem w college'u, zdaję sobie sprawę, że matematyka i kreatywność opierają się na komunikacji i w dużym stopniu na rozbudowywaniu pomysłów innych osób, na przekazywaniu sobie nawzajem pomysłów i na rozwijaniu koncepcji, które wymyślono całe dekady temu. Moim zdaniem fakt, że wszyscy w tym uczestniczymy, wnosząc własną perspektywę, różne pomysły i różne sposoby na kreatywność, pozwala matematyce się rozwijać, bo łączymy poszczególne pomysły w coś większego. Zbieramy dane na każdy temat. Wykorzystywanie ich w mądry, bezpieczny i skuteczny sposób zależy od nowych zastosowań pojęć matematycznych do tych nowych zbiorów informacji. Zmierzając do tego celu, coraz częściej będziemy myśleć nieszablonowo i staniemy się bardziej innowacyjnym, cyfrowym społeczeństwem. Ale to się nie uda, jeśli nie będziemy kreatywni i nie wyjdziemy poza to, co znane. Jaką rolę odgrywa kreatywność w twoim życiu codziennym? Kreatywność jest dla mnie ważna jako element mojej przyszłej pracy. Chciałabym robić coś, co obejmuje zmiany. Przydałaby mi się umiejętność rozwiązywania zadań. Kiedy tworzę animację albo się zastanawiam, jak coś wyjaśnić, ogromnie to lubię, bo rozwiązań jest mnóstwo. Świadomość, że eksperymentując z różnymi rozwiązaniami mogę stworzyć coś pięknego, bardzo mnie inspiruje. Mathematicals to inicjatywa edukacyjna, którą rozpoczęłam z koleżanką matematyczką Jess Williams. Staramy się sprawiać, że matematyka będzie wesoła i przystępna. Zachęcamy dziewczyny, by wybierały zawody związane z matematyką. Kreatywność to podstawa. Na różne sposoby próbujemy sprawić, że ludzie polubią matematykę, a ona stanie się dla nich wesoła i przystępna. Używając różnych technik kreatywnych, staramy się przedstawiać zadania matematyczne w postaci zabawnych, krótkich filmików, które wyjaśniają zagadnienia w sposób zrozumiały dla wszystkich i zachęcają do poszerzania wiedzy o omawianych przez nas sprawach. Mam wielkie szczęście, że w pracy codziennie mogę być kreatywna. I tak jest, od kiedy zajęłam się analizą danych. Ogólnie mówiąc, od 10 lat projektuję i testuję innowacyjne sposoby rejestrowania zachowań w procesie oceny opartym na grach. Moi współpracownicy i ja, od studiów do dzisiaj, stosujemy różne metody modelowania z rozmaitych dziedzin, na przykład z inżynierii czy aeronautyki. Korzystamy też z prostszych modeli matematycznych, aby osiągnąć ten cel. Myślimy nietuzinkowo, zastanawiamy się, jak wykorzystać metody z różnych dziedzin, by lepiej zrozumieć zachowania ludzi, percepcję, uczenie się. Jest to ekscytujące i naprawdę nowatorskie. Dzięki temu, że wybrałam właśnie tę dziedzinę, robię to już od wielu lat. Co robisz, by obudzić w sobie kreatywność? Kiedy bezskutecznie próbuję rozwiązać jakieś zadanie, moją natychmiastową reakcją jest wyjście na spacer. Uwielbiam spacerować przy każdej pogodzie. Wtedy po prostu
Gdy się uspokajam, odsuwam się od zadania, odchodzę od niego i czasami wpadam na znacznie lepsze pomysły. Znajduję inspirację. Warto coś powiedzieć o sytuacjach, kiedy inspiracji nie ma. Nie zawsze jest wspaniale. Czasami nagle czuję przypływ natchnienia i wiem, jak coś objaśnić w filmiku Khan Academy, jak podejść do dzieła sztuki albo rozwiązać zadanie matematyczne. Ale nie zawsze tak jest. Uważam, że w takich chwilach, gdy bez skutku próbujesz obudzić w sobie kreatywność, najlepiej jest mimo wszystko coś zrobić. Napisz coś, ułóż równania, spróbuj rozgryźć problem. To nic, że popełnisz błędy. Będą punktem wyjścia. A czasami widząc na papierze to, co już wiesz, wpadasz na lepsze pomysły i wtedy rośnie twoja kreatywność. Nie zmuszaj się, to nic nie da. Lepiej zrób przerwę. Zajmij się czymś innym, na przykład sportem, a nawet grami wideo. Po jakimś czasie wróć do zadania. Ten sposób czyni cuda. Podaj przykład tego, jak użyłaś kreatywnego myślenia lub kreatywnej komunikacji, by rozwiązać problem. Mam pasję. Kręcenie filmów dokumentalnych. Filmuję od szkoły średniej. Pamiętam, jakie to było wyzwanie, gdy chciałam coś zrobić, a nie miałam odpowiedniego sprzętu. Na przykład chciałam nagrać się w pewien sposób, ale nie było nikogo do trzymania mikrofonu. Nie miałam wózka ani innych drogich sprzętów. Pamiętam, że wykorzystywałam to, co było pod ręką. Przyklejałam taśmą do sufitu kijek od nart biegowych i na nim wieszałam mikrofon. Albo wkładałam poduszkę do pudła i przez nią mówiłam do mikrofonu. To było moje prowizoryczne studio nagrań. Robiłam też statyw ze sterty książek. I myślę, że tak samo jest z matematyką. Czasami nie wiesz, jak rozwiązać trudne zadanie, a znasz tylko sposoby, których cię do tej pory nauczono. Może istnieć elegantsza metoda dojścia do rozwiązania, ale na ogół wystarczy połączyć to, co już wiesz, czego się nauczyłeś, żeby uzyskać odpowiedź. Czasami można wymyślić naprawdę kreatywne i nieoczekiwane rozwiązania. Dlaczego to ważne, by uczyć się algebry? Algebra to nić, która łączy prawie całą matematykę. Może myślicie, że jest nudna, ale to jedyne narzędzie, którego możecie użyć, by znaleźć klucz do wszechświata. Kreatywna algebra jest używana w projektowaniu gier komputerowych. Napędza sztuczną inteligencję. Gdy opanujesz algebrę, zyskasz umiejętność dekodowania i rozumienia wielu skomplikowanych systemów. Moim zdaniem, jeśli opanujesz algebrę, to możesz opanować wszystko.